Ho, ho, ho! Teraz powinno być ho, 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 powinny być lampki świąteczne, ale nie, nie będzie, ale to będzie wasz ulubiony typ odcinka, który króluje w internecie w grudniu, czyli propozycje prezentowe dla rowerzysty. Tak, ale z serii taki Quirk and Features. Tak, ponieważ uznaliśmy, że wszyscy naprawdę już się znudzili tymi tematami i to jest klepanie tych wszystkich kurtek, lampek i tym podobnych rzeczy, to uznaliśmy, że tutaj po prostu poruszymy ten temat. A co? To Ale będą zrobimy, najdziwniejsze tak, zrobimy po prostu, prezenty. powiedziałem Michałowi, wybierz stary parę dziwnych rzeczy ze sklepu i tylko takich, żeby miały sens, żeby były dziwne, ale nie były po prostu bezużyteczne, o których może byście normalnie nie pomyśleli i dawaj je pokażemy. I oto one. Tak, zaczniemy od, myślę, feedlocka. Tu nie ma żadnego podziału cenowego ani dla kolarza Tak, szosowego. ma być po prostu dziwnie. Macie kogoś, kto jedzie na rowerze, może być fajnie. Taka jest tutaj Tak. puenta. Proste. Zaczniemy, myślę, od feedlocka z serii Twist. I tutaj jest to takie uniwersalne mocowanie, które przypinamy sobie do ramy, ale w zasadzie niekoniecznie, bo jest to na gumowych obejmach, Tak. więc możecie to przypiąć do hulajnogi, nawet jeżeli macie taką Tak. Do chęć. psa. Do psa na przykład też Pieza to może możecie, lub nosić do za. łapy to przyczepić, żeby Dokładnie. wam Do targał. pleców, żeby wam na plecach woził wodę. Tak, temat jest taki, że w momencie, kiedy macie jakąś swoją butelkę, na przykład, która nie pasuje do waszego fabrycznego bidonu, jest to jakaś butelka termiczna o większej Termos. średnicy albo o nieregularnym kształcie i koniecznie chcecie to wozić ze sobą, a Na nie mieści się przykład to do żadnego koszyka. butelka ta ma 0,7 i jest dość kwadratowa w Na kształcie. Na przykład, to już przykład. możecie to przewozić Dokładnie. właśnie za pomocą tego uchwytu, ponieważ całość jest skręcana w systemie BOA z tą charakterystyczną żyłeczką. I tutaj, a otwarte. I tutaj, jak sobie to rozluźnicie, to możecie sobie wsadzić jakąś tam dowolną, powiedzmy, Dobra, masz tutaj butelkę. czekaj, to Na wejdzie? przykład, jak chcecie przewozić sobie jurajską, O kurde. 1,5 litra, No. to proszę bardzo, możecie. Półtora, zaraz ten ktoś poprawi, to jest Kraków. To jest Czy Kraków. jest powiedz 333? 333 i strzelacz, a nie strzelacz, i Szczelak. MP3, a nie MP3. Do Dokładnie, widzenia. MP3 w A Krakowie. to jest butelka w loku. Jesteście w stanie wsadzić pół, to jest Ej, to się półtora litra. naprawdę trzyma bardzo No. dobrze. No o to chodzi, ten Stary. bajer jest taki, o to jest, dlatego go wybraliśmy do tego Tak, porównania. gdzieś widziałem na necie, że chyba ktoś miał takie dwa uchwyty i banany w tym przewoził, tak? No, Gdzieś w ogóle takie Fidlock to coś? reklamuje bananami, Tak, no bo właśnie. tak naprawdę chodzi o to, że tutaj można doczepić wszystko, a dzięki temu, że to mocowanie ma ten. Bo tak, żeśmy tutaj wspomnieli, bo mówimy, to robić dla laika, jak dla obcego, stary, to trzeba zrobić. Generalnie rzecz biorąc, możecie sobie to po prostu przykręcić do standardowego mocowania na koszyk na bidon, albo właśnie dzięki tym gumkom, które też są w zestawie, możecie to Znaczy po prostu nie, bo przyczepić do ten czegokolwiek. są dwie opcje tego mocowania. Tak. Jedna jest właśnie skręcana na śrubki, a druga jest z obejmami, więc to Aha, musicie też sobie zobaczyć. czyli to Są nie jest dwa tak, różne że. mocowania, nie. Dobrze, to musicie Tu masz wiedzieć. tylko tą bazę Aha, na ale obejmy. można w razie czego dokupić tą Ale bazę. można sobie dokupić albo drugą bazę, albo można sobie dokupić po prostu standardowo z tą bazą Tak, na więc śrubki. wtedy albo to możecie Zależy, jak zamocować chcecie. standardowo do miejsca na koszyk na bidon, albo jak w tym Tak. przypadku na Albo gumkach jako trzeci, na gdziekolwiek. przykład Tak. gdzieś pod ramę, czy na górę ramy. Rozumiem, czyli wybrałeś to z gumkami, ponieważ uważasz, że jest jeszcze bardziej uniwersalne. Tak, Totalnie już tak. bez nic nie narzuca. Że może być I to to jest wszędzie. o tyle spoko, że jeżeli chcecie to kupić dla kogoś, to też nie musicie się martwić, czy ma takie mocowania na bidon, czy ich nie ma, albo A generalnie rzecz biorąc, to jest cokolwiek. taka rzecz, którą prędzej czy później każdy dla niej znajdzie jakieś zastosowanie. Tak, To jest po a jak się prostu wam nudzi, to można sobie robić tak, bo to jest fajne, bo satysfakcjonujące jest bardzo. to klik, magnes i Dobra. daje satysfakcję. Następny Dalej. gadżet. Plecak z Gianta. Natomiast nie jest to plecak rowerowy, jest to plecak jakiś, powiedzmy, turystyczny. Czyli na przykład jedziecie sobie na jakiś wyjazd rowerowy, gdzie zabieracie swój na przykład plecak rowerowy z camelbackiem, ze wszystkim. Ale wieczorem na przykład chcecie sobie wyjść na miasto, a wasz plecak jest, nie wiem, utytłany w błocie, cokolwiek. Wyjmujecie sobie zapasowy plecak. Tak. Jego dużym plusem jest to, że jest wykonany z bardzo trwałego materiału. To jest taki, no powiedziałbym, że jest, no nie wiem, co by trzeba zrobić, by to poprzecierać, bo jest. Mam tego typu plecaczek z rafy i on jest ultra cienki. Ten jest po prostu No to jest wulgarny spoko. wręcz. Ja No. tego typu plecaki też biorę, jak jadę gdzieś na jakiś, nie wiem, 3-dniowy wyjazd na wakacje z małą walizeczką podróżną, a chcę po prostu mieć jakiś plecak, żeby sobie wieczorem wyjść na miasto, wpakować tam portfel, piciu i cokolwiek innego, Dokładnie. to proszę Kitko i bardzo, jest coś kanapkę. takiego. Tak. Bardzo fajna rzecz, jest jakaś taka, jest główna przegródka, jest mniejsza przegródka na jakąś drobnicę, która jest jednocześnie pokrowcem na tym plecak i jest w ogóle pas taki O jak w kurde, ale sportowych jajo, no. plecakach. Że jest pas na pierś albo na lędźwia, jak kto woli. No. No. Ciekawe. Natomiast same ramiona nie zachęcają do biegania czy do jakiejś Nie, no to jest aktywności związanej dokładnie. z No to tym jest cienkie, plecakiem. no umyśl, to nie jest super No, wygodne, nie ma no nie, warstwy. no, no. Ale jest to Ciężkich fajny. rzeczy tam też nie dacie. Natomiast, tak jak mówię,
Znowu, kupicie każdemu, nawet jak przestanie jeździć na rowerze, to tak mi się to przyda. Dokładnie. Taka jest prawda. Więc to jest kolejna ciekawa 64 złote. Tak, kosztuje. Później mamy co? No zróbmy coś z tym pilotem na przykład. Pilot do sterowania lampkami. Tylko to już wymaga od Was sprawdzenia, czy obdarowywany przypadkiem ma na przykład lampkę tylną Bontrager, jedną z najpopularniejszych i naszym zdaniem najlepszych tylnych lampek rowerowych, czyli... Albo przednich. Albo tego wziąć przednią. Ale generalnie, jeżeli ma flarę z tyłu, flarę RT, albo z przodu takiego na przykład Iona RT, to wtedy możecie mu kupić takiego pilota. Wszystko z dopiskiem RT, bo tak. Może być na przykład też taka lampka, ta nowa duża. Ta steruje też tylnią lampkę, więc nie wiem, czy... Jest to bez sensu raczej. Czy jest to sens? Więc tutaj macie po prostu pilocika, którego sobie mocujecie w różnych miejscach, jak widać na znacznym obrazku, i możecie go używać właśnie do włączania albo wyłączania, albo załączania przedniej lub tylnej lampki. No przednią to masz zazwyczaj. No tak, dość no, generalnie tyle. Ale z tyłu sterowanie tymi to... 159 zł taki bajer. Daje radę, tak. Pilocik. I ważne jest to, że jest do każdego typu kierownicy, bo w szosie nawet takiego tak zwanego barenda możecie to założyć. Co już jest śmieszny bajer. No. Co już jest śmieszny bajer. Tak, naprawdę. Dokładnie. Wpisuje się w kategorię bajer. No i ostatni gadżet, silikonowe mocowanie na telefon z Fina. Mi się wydaje, że oni to jako pierwsi rozkminili, a później się zaczęła cała seria podróbek z Chin. Tak. Natomiast u nich to jest dosyć wytrzymałe. Bodajże raz mi się zdarzyło, że ktoś wrócił z zerwaną tą obejmą. Pasuje w zasadzie do każdego rodzaju kierownicy, do chyba każdego telefonu. W środku jest ciekawa rzecz, bo jest to karta za szprychę do fixi rowerów, o, na przykład kurde, taka moda. I jest też kod, którego Wam nie mogę pokazać. Musisz zobaczyć, czy on nie będzie wycięty. Znaczy, czy on się gdzieś nie pojawi w kadrze, bo do tego jest też aplikacja z rowerową nawigacją. Więc to jest też fajna rzecz. Nie jest to najtańsze, ale tak jak mówię, oni to wymyślili jako chyba pierwsi. To jest taki oryginał. 69 złociszy, czyli w zestawie dostajecie generalnie kod startowy do aplikacji do nawigacji rowerowej, plus macie właśnie silikonowe mocowanie. Tutaj chyba jest jakiś, nie, nawet w ogóle nie podają jakie są maksymalne wymiary, czyli to pomieści wszystko. Nie, bo to jest tak rozciągliwe, że nie wiem, chyba musiałbyś, nie wiem, z tabletem jakimś przyjść i tak chcieć go zamocować, żeby to nie pasowało. Natomiast na znakomitą większość tych rowerów będzie to pasowało. Pasuje do baranów, do płaskich kierownic. Ja z tym na motocyklu też jeździłem. Naprawdę spoko rzecz i uważam, że uchwytów rowerowych nigdy nie za dużo. To jest ważne, to jest taki typ prezentu też, jak macie na przykład kogoś, kto wiecie, że zaczął jeździć rowerem do pracy w mieście, nie jest super wkręcony, dopiero na przykład zaczyna, to na pewno mu się przyda. Tak. Jedynym minusem tego, jaki mi przychodzi na myśl, to, że niestety telefon wtedy nie jest wodoodporny, tak? No, znaczy, no tak, no powiedzmy, że dzisiaj prawie każdy telefon już jest wodoodporny. Powiedzmy tego typu uchwyty, o, coś takiego, no to wrzucacie w to telefon i on od razu staje się też telefonem wodoodpornym. No ale z drugiej strony w lecie w tym się tak telefon nie grzeje, nie? No tak. No, tak. Więc 60, mówiłem już, 69 zł taki uchwycik. Takie są opcje. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, albo na przykład jeżeli wy macie jakieś ciekawe pomysły na rowerowe prezenty dla siebie albo dla kogoś, to napiszcie w komentarzach, na pewno komuś się to przyda. Dokładnie. A linki do tych gadżetów tutaj w sklepie Dobre Rowery znajdziecie oczywiście w opisie do filmu. Dziękujemy za uwagę, hej! Na razie, cześć!